Cześć moi drodzy, z tej strony panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście z serii Życie Gangstera, więc zostawiamy 12 tysięcy łapek już teraz, a jutro o 17:30 wpada kolejny odcinek. Ale pamiętajcie, że macie czas do 23:59, żeby dzisiaj wbić właśnie te 12 tysięcy łapek. Kochani, ostatnio zapowiadam na swoich filmikach, że właśnie ruszam z Instagramem, więc jak jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to wpadajcie tutaj, link w opisie i oczywiście możecie teraz na telefonie wyszukać Instagram Ospano, czyli po prostu wpisujecie Ospano i ja wam się tam wyświetlam. Liczę na to, że zostawicie followa, ja tam będę teraz regularnie dodawał zdjęcia, regularnie prowadził Instastory, więc możecie się dowiedzieć, co u mnie słychać i jak wygląda moje życie. Dlatego zapraszam was na mojego Instagrama. Przeanalizowałem sobie wczorajszą noc, która się tutaj w życiu gangstera potoczyła. Rekin, z tego co wiem, to tam chyba ukończył trening i chyba wrócił, ale to jeszcze dzisiaj dogadamy z Leonardo. Natomiast ja powiedziałem Raxonowi, że spotkamy się dzisiaj rano. I z tego co słyszałem, że Raxon chyba jest tutaj w willi, ja jeszcze byłem tylko coś zobaczyć, ale już też jestem gotowy. Więc zaczynamy kolejny dzień. Oni tu już siedzą wszyscy, zagadam do nich. Cześć panowie. Siema. Co ja mam na sobie? Nie wiem, bawiłeś się w ruletka challenge, co ubieram dziś? Miami jakieś, co to jest? No stylowe se robię, co wy? Co, młodzieżowo chcę wyglądać, muszę się wpasować, a wy co? Jak? Ale to... Młodzieżowo. Wiesz, chociaż jaką koszulkę nosisz, to tam jest z tyłu napisane. Nie wiem, kto tam jest. Hiro. Kto to jest? Nie wiem, kto to jest. Fajna koszulka, podobała mi się, to ją ubrałem. No, on jest hero własnego domu, wiesz o co chodzi? No jestem bohaterem. No, chyba na butikach tureckich kupił. Co wy macie do moich ciuchów? Nie wiem, coś się zmieniasz. No dobrze, no chyba o to chodzi, żebym... Chodziłem cały czas w jednej koszulce, to było źle. Jak zacząłem ubierać inne ciuchy, to też jest źle. Co wy jest wam? Wiecie ile zapłaciłem za tą koszulkę? Chyba z 1000 dolarów. Myślałem, że 10 na butiku. Kurde, no przecież trzeba jakoś wyglądać. Nie chcę wyglądać jak dziadzia Raxon potem. A, cześć dziadzia. Cześć. No, wiecie o co chodzi. Przebrałbyś się. Dopiero drugi dzień w tym chodzę, uspokój się. Dobra, dobra. Ja co, nie chodzę dwa tygodnie. Ja mam serio złą stylówkę teraz? Dajcie mi znać w komentarzach, czy ja się źle zacząłem ubierać. Kurde, ja chciałem tutaj sobie stylizację porobić, bo mnie ciśniecie widzowie, a oni już narzekają, po prostu nie znają się. No, ja uważam, że wyglądamy nawet spoko, więc czekam też na wasze komentarze odnośnie ubioru Dwayna. O, fajnie, że jesteście. Tęskniłem za wami i w sumie w pierwszej kolejności zapytam, bo chyba jesteśmy sami, nie ma LGK i nie ma Rzyśkiego, nie? Nie ma. Jak wczoraj Rekin? Musiałem go zabić. No, dobra. No to ja ci może powiem, bo temu jak zawsze odwala. Dobieg. Aha, klasa. Ale żeś go troszkę żeś go, wiesz. No, mieliśmy jedną nieprzyjemność, trochę się to przedłużyło, ale jednak sobie poradził, więc dobrze, szanuję. Dobrze, chłopak nie zabije, to on go wzmocni. Tak, no. Trzeba go stemperować, bo on jakby... On stary się nie zastanawia, czy to zrobić, czy nie. On po prostu, jak kazaliśmy mu to zrobić, wyjął klamę, chłopie strzelił, tyle. Jeszcze coś do mnie powiedział, cześć? Dobrze, ta, dobrze. No, pyskował, no. Strasznie pyskował. Znaczy, to nawet nie było pyskowanie, ale to było takie... Nie wiem, może za bardzo się poczuł, nie? Poczuł się. Pewnie siebie jest. Dobrze, musimy to wykorzystać. Natomiast co do ciebie, Rax? Dziadziuś. Dziadziuś, dziadziusiu nasz kochany. Na pewno to, co mówiłeś o Franklinie, to wszystko. Nie mamy jakichś tajemnic przed sobą ostatnio? Tak jest, na razie to wszystko. No dobra, no to chyba klasa. A słyszałem, że jakiś przetarg wygrał. To właśnie też wygrał. Musiał uszy. Wygrał jak wygrał, Rax oczywiście swoje nam umrotał. No. Tylko nie ciągnij tego chłopaka za włosy potem. Wiesz o co chodzi. No wiem, ale dobrze mnie znasz. No nie właśnie. Zrobiłem tego za darmo. No właśnie o to mi chodzi, no. Właśnie o to mi chodzi, żebyś go nie ciągnął, żebyś go nie wykorzystał znowu. Spokojnie, kiedyś to... Odda. Oby tak było i żeby nie musiał tego zapłacić najwyższą cenę. No bo się odda, to on chyba życie. No właśnie. Za twoje głupoty czasami. Słuchaj, sam mówię. Się do mnie odezwał. Sam mi opowiedział o swoich planach. Gdy nadarzyła się okazja, podsunąłem mu pomysł, to wszystko. Najwyżej będziemy interweniować, no będziemy to naprawiać. Tak dziwnie się zebraliście dzisiaj wszyscy, nie wiem, macie do mnie jakąś sprawę, czy o co chodzi? Wiesz co, czerpiemy z życia. No narzekałeś, że nie chcę z wami mieszkać, to trochę z wami poprzebywam, nie? Dobra, jeżeli tak, to chyba dzisiaj mamy spoko dzień, nie? Fajnie się zaczyna. No i generalnie sprawę też mam w sumie, w sensie sprawy, no, wspólna to, sprawa. No to mów, co się dzieje. Ten hangar nasz, nie? No. Mam plan, żeby, jak to powiedzieć, górę musimy oddać, sprzedać. Czemu? Zostawić, porzucić. Bo jest spalona, dosłownie spalona w dwóch tego słowa znaczenia. Ale to nie możemy je wyremontować? Możemy, ale czemu, skoro już...
i tak jest, wiesz, naruszona. By trzeba od nowa jakby to tam. Jakby, od, nie mówimy o dole, dół zostawiamy. Wiesz, o co chodzi? Czyli skrytkę sobie zostawimy, no to trzeba coś z tą górą zrobić, no bo... Sprzedamy tą górę albo wynajmiemy cokolwiek, wiesz, o co chodzi? To trzeba, musimy wybudować robić, drugi hangar albo kupić, no. No dobra. Innej opcji nie widzę. Szczerze, no nie wiem, ja teraz jeszcze nie mam jakichś, nie wiadomo, jakichś zamówień, więc no nie wiem. No jak uważasz, nie? Ja się piszę na to wszystko musimy. I tak... Musimy. No okej, jak musimy, to musimy, no nie podlega to dyskusji. No dobra, no to fajnie wiedzieć. W ogóle auto fajnie się prowadzi, coś jeszcze z nim robiłeś, bo one stary chyba szybciej jeździ. Się dałem wolną rękę chłopakom, powiedziałem, że jeżeli coś będą potrafili podciągnąć, to niech podciągną. No i podciągnęli najwidoczniej. No dobra. Nie zabijesz się? Nie, no co ty, ja w życiu. To dobrze. Szybciej rozwali ten samochód. Przestań. Który to już będzie? 20 w twojej karierze? No wiesz co, wyobraź sobie, że ten też rozwaliłem, jego od razu naprawiłem, więc bakej fire. Życzę ci, żebyś za drugim razem... Sorakso, nie odzywajmy się w tym temacie, bo na pewno zniszczyliśmy więcej aut niż... Dobra. No właśnie, wy to nie samochody. Mnie. Ja niestety w tej branży pracuję długo, także no miałem dużo aut rozwalonych. No. Ty też, się tak nie śmiej. Ja, panowie, idę się przejechać samochodem. Jak ktoś chce, to może jechać ze mną, idę jeszcze na miasto, mam do załatwienia 2-3 rzeczy, więc nie będę wam zajmował, możecie sobie zostać, chillować, jak chcecie, nie? Idę jeszcze z Gilbertem zagadać. Wiesz co, ja w sumie mam sprawę do załatwienia, muszę kogoś pójść ukarać za pewne czyny, dlatego jadę na miasto. Dobrze. Tym razem to nie będzie Franklin. Dobra, ja może ci obiad zrobię. No, godny też w sumie jestem. Dobra, to ja idę zagadać z Gilbertem i jadę na miasto. No dobra, widzowie, fajnie zaczęliśmy ten dzień, pogadaliśmy z chłopakami, ale czas wrócić do obowiązków. Jeszcze tylko zagadam z Gilbertem, bo widzę, że Gilbert tu chodzi, z karabinem obstawia, robi jakieś niestworzone rzeczy. To bardzo dobrze, muszę mu w końcu za to zapłacić. Właśnie, jak myślicie, jaką kwotę pieniędzy powinniśmy płacić Gilbertowi? Mamy jeszcze trochę pieniędzy tutaj, także kochani, zostawiam to wam. Zadecydujcie o wypłacie dla Gilberta. Jak tam, Gilbert? Wszystko w porządku? Genialnie. No, to bardzo się cieszę. Fajny wdzianko. Dzięki. Jak z motelem? Wszystko poszło tak, jak miało pójść? No, gruzowisko. No i bardzo pięknie. Podjadę tam później zobaczyć, jak to wygląda. Jadę, Gilbert. Dobra, widzowie. Jadę załatwiać. Ktoś dzwoni. Kto mówi? Twój nieprzyjaciel. Okej. Bardzo szybko zapominasz o swoich ludziach. Że ja zapominam? Co to za... Zapominasz o ludziach, którzy ci pomagają. Są dla ciebie niczym. Zachowujesz się wobec nich jak śmieć. Dlatego teraz zaprezentuję ci, jak wysadzić człowieka. Wiem, jak wysadzić. Wystarczy podłożyć bombę i go wysadzić. Co to był za telefon? Nie wiem, co robić, widzowie. Rzeczywiście, widzowie, mam tu jakąś lokalizację wbitą w telefon. What the heck? W jaki sposób to zostało zrobione? O co tutaj może chodzić? Dobra, wołam chłopaków. Ej, panowie! Odjechali? Przed tym jeszcze widziałem auto. Ty, co? Gilbert, widziałeś może chłopaków? Wyjeżdżali teraz, czy coś? No, jedno auto wyjechało. No to pewnie Rex jechał. Dobra, widzowie, wiecie co, ja zadzwonię do... Może do tego. Nie, no, nie odbiera. Leonardo, gdzie jest Leonardo? O, miałem do ciebie dzwonić. Jesteś sam, czy z Jackiem, czy z kimś jeszcze? A Jack śpi. Aha. Dobra, to musisz ze mną pojechać. Gdzie? Czekaj, Rax. Co się dzieje? Rax! Co tam? Co robisz? Co? Masz chwilę? Nie, zapomniałem kluczy do samochodu. Dostałem jakiś dziwny SMS, dzwonił do mnie jakiś poryty numer, taki tak strasznie zniekształcony głos i powiedział mi, że nauczy mnie poprawnie wysadzać. Co? Przecież ja nikogo w życiu nie wysadziłem. A masz lokalizację? No mam właśnie, pojedźcie za mną. Chodź, pojedźmy moim, dobra. Co to za auto? Samochód. To zdarzenie zauważył to mnie. Nie, zadzwonił do mnie i mówi, że pora zobaczyć, czy potrafię wysadzać. Nie wiem, do czego to jest nawiązanie. Może wy, widzowie, wiecie, o co chodzi z tym wysadzaniem. Przecież ja nigdy nikogo nie wysadziłem. Nawet chyba nie byłem świadkiem, żeby ktoś kogoś wysadził. Przynajmniej sobie nie przypominam, widzowie, więc totalnie bez sensu tekst, jeżeli chodzi o mnie. Chyba że o czymś zapomniałem. Dlatego, widzowie, czekam na komentarze z jakimś wyjaśnieniem, bo to jest strasznie chora sytuacja. Nie wiem, czego się spodziewać, panowie. No, musimy być gotowi. To jest jakaś lokalizacja gdzieś tu w centrum? Nie wiem, co to był za telefon. Mówię wam, że... Tak z dupy zadzwonił i... No z dupy zastrzeżony numer. Nie mogę go namierzać, nie mogę nic z tym robić. No nic, no sprawdzimy to. A to nie słyszałem telefon? Jak coś, to spróbuję się tym zająć jakbyś, wiesz. Jeżeli taki żartownik, to... Ale... Nie, sprawdźmy, co to jest w ogóle za miejsce. Dziwne. Niedaleko jesteśmy. No to gdzieś przynajmniej. Rozglądajcie się, bo to jest to centrum miasta. To tak w centrum? No właśnie o tym mówię, że jesteśmy w centrum. Śmierdzi. Właśnie, widzowie, jakoś niepokojące są te rzeczy, które się ostatnio dzieją. Czekaj, rozglądajcie się. Ja nic nie widzę. To gdzieś tutaj. Może to jest jakiś, nie wiem, jakaś klatka do jakiegoś budynku. Ale jaka? Nie wiem, schody, cokolwiek? Widzisz coś po prawej? No właśnie nic nie widzę. Jakby mógł, to bym odzwonił. Może się tu rozglądniemy, to jest gdzieś tutaj? No to jest to osiedle po prawej. No dobra, stań
tutaj gdzieś. Jakąś uliczkę, no. No, stań czekaj, tutaj. To jest uliczka. Przejdziemy się. Dobra. O, Jack przyjechał. O, wyspał się to i przyjechał. Puściłem mu SMS. Bądźcie czujni, panowie, bo nie wiemy, o co chodzi. Rak, schowaj tą broń. Co się dzieje? No. No, dostałem właśnie jakąś... Schowaj broń, bo tu... Jakiś telefon do mnie wydzwonił, jakiś numer i mówi, zaczął gadać jakiś... Jak robot gadał w ogóle, brzmiał jak robot. I z tekstem do mnie, że pokaże mi, jak poprawnie kogoś wysadzać i wysłał tą lokalizację. O co tu może chodzić? Poprawnie wysadzać, ale nie wiem, dziwne to. Gdzieś tu? W sensie, wysadzałeś kiedyś ludzi? Nie, no właśnie nigdy nikogo nie wysadziłem, więc a w gangu nic, nie? Nie, ja nie. To nie, nie pamiętam, żeby jakiś ktoś... Jakiś żartowni, stary. Tu są drzwi, chodź się zaprosimy. Ale po co miałby tutaj żartować? Ja sam nie wiem. Sprawdzę te drzwi. No też nie wiem, jakie drzwi. Uważajcie, bo jeżeli tu jesteś z materiałami wybuchowymi, to... Po co ty z tym scyzorykiem chodzisz? Zaraz się skaleczysz. Znudziło ci się oddychanie po prostu nocą już? To by chyba ta. Wiecie co, ja może pójdę z kimś na drugą stronę i będziemy rozglądać. Sprawdzajcie te drzwi, może coś jest pootwierane, nie wiem, to będziemy widzieć, nie? O, chodźcie. Tutaj? Co? No, krzyczę, że mam. Czekaj. Ej, patrzcie, czek. No, patrzcie, że nikt nie idzie z jednej, drugiej strony, nie? Dobra, ja się słaniam, wchodzisz sam. Jesteś pewien, że coś tu jest? No, otwarte są drzwi. Mogę wejść pierwszy. Poczekaj, wejdę pierwszy. Nie boję się, nie musisz mnie zawsze wyręczać. To są te drzwi, czy obok? Dobra, widzowie, coś tutaj mamy. Wchodź, osłaniam. Uwaga, wchodzę, widzowie. O kurde! Co to jest? Co jest? Nie wchodźcie! Wyjdźcie. Ja pierdzielę, tu są same ładunki wybuchowe, widzowie, a ja stoję praktycznie na jednym z nich. Mamy tutaj dwójkę ochroniarzy. O kurde, co teraz? Rax! Co? Otwórz powoli drzwi. Otwieram. Chodź, wycofaj. Nie, wejdź tu, spokojnie. Możesz je otworzyć. Popatrz, stary, jak to... Oj, broń lepiej. Jak to wszystko wybuchnie... A oni żyją? Właśnie nie wiem. Sprawdź. Tamten na prawo nie żyje, ma przestrzelony łeb, ale ten na lewo może jeszcze oddychać. Tak, cholera. Dzwońcie po szeryfa. Szybko. Dobra. Tylko żeby... Powiedzcie mu, żeby sam tu przyjechał. Widzowie, co tu się w ogóle stało? Te miejsce jest całe najeżone materiałami wybuchowymi. Mamy dwóch ochroniarzy z trzech, którzy chronili wtedy prawdopodobnie hangaru. Tylko dlatego wzywam tutaj tego szeryfa, żeby szeryf przyjechał i sobie to zweryfikował, nie? Co za popaprana akcja, moi drodzy. Może to są jakieś atrapy, bo na przykład na niektóre tam migają, te na ścianach, natomiast nie wiem jak z tymi tutaj. Stary, szeryf już przyjedzie, powiedział, że będzie tutaj za 5 minut, ale ty musisz stąd natychmiast wyjść. Rax, to trzeba rozbroić. Stary, nie próbuj nawet, jak to pierdnie, stary, to ci upieprzy łeb. Więcej się już na oczy nie zobaczymy. Kamera tu jest, obserwuje nas ta osoba. Dlatego trzeba stąd wyjść. W odpowiednim momencie to wysadzi. Dlatego... Spokojny. I co? Dobrze się obserwuje? Biegnie szeryf. Dumny z siebie jesteś? Jestem w twojej pułapce i co teraz? Szeryfie, tylko ostrożnie tutaj. Dwayne. Na urwie. Tak? Chodź tu, bo szeryf przyszedł. No właśnie nie wiem, czy to jest dobry sposób, żebym na razie wychodził, bo nie wiem, czy ta osoba mnie teraz nie obserwuje. Dobra, szeryf, ja otworzę drzwi. O. Szeryfie, to jest. Niech szeryf nie wejdzie tylko do drzwi, niech szeryf je otworzy i stanie w drzwiach. Jeszcze szeryfie, jeszcze. Niech szeryf nie wchodzi dalej. O cholera. Szeryfie, czy to oni? No, to są moi ochroniarze przecież. Jest ich dwójka. A było trzech chyba. Jeden nie żyje, z tym na lewo nie wiem, możemy spróbować to rozbroić. No, jakby się udało, bo dużo tego jest strasznie. Mam telefon, uwaga. Tak? Rozbroić. Nie tym razem. Chyba nie możemy nic zrobić w takim razie, widzowie. Nie wiem, co to była teraz groźba czy co, ale jestem w paszczy wilka tak naprawdę. I nie wiem, co mam teraz zrobić. Może lepiej wyjdźmy stąd, jak... W razie czego? Wiesz co, szeryfie, co mamy zostawić tych ludzi tak na śmierć? No a co, woli zginąć? Nie, może wezmiemy saperów? No to trzeba było wezwać. Cholera. Nie, widzowie, tak czuję, że tego chociaż mogę wyciągnąć. Potrzebuję go wyciągnąć. Chociaż... Tak? Naprawdę odradza. To miejsce jest przygotowane tylko i wyłącznie dla ciebie. Teraz to twoi przyjaciele zostawią ciebie, tak jak ty zostawiłeś ich. Co? Jakich ich? Szeryfie, uciekaj! Uciekajcie! Wow! Uciekajcie! Szybciej! O, cholera! Patrzcie się za siebie! Spadamy stąd! Jazda! Ten gościu to jakiś p***! No. Jazda stąd, Jack, jazda! Ja pierdzielę, widzowie, ten gościu wysadził cały budynek! Tamci ochroniarze zginęli! Ja pierdzielę! Co to jest za typ? Czego on ode mnie chce i o co chodzi w tych wszystkich jego słowach? Przecież ja nikogo nie zostawiłem, widzowie, na śmierć. Przecież ja nikogo nie wysadziłem. O co tutaj chodzi? Ten Frank, nie no, muszę dorwać Franklina, widzowie. On musi ustalić tą tożsamość tej osoby. Musimy zacząć sprawdzać osoby, które nam mogły zagrozić. Wy, widzowie, też musicie w komentarzach napisać, o co tutaj chodzi. Może wy coś kojarzycie. Dlatego proszę, piszcie komentarze. Spadamy stąd jak najdalej. Dzwonię do chłopaków, czy są cali. Jechali za nami przed chwilą, więc chyba są cali.
Reaks, jesteś cały? No tak, tylko trochę mi zimno. Dobra, widzimy się u mnie. Szybko, szybko, panowie, szybko. Jasne. Ja pierdziele. Widzowie, no to po prostu był jakiś drama. Ja pierdziele. To jest stary, chore gówno. Chore, strasznie chore. Jesteście cały? Nie wiem. Ja tego nie rozumiem totalnie. Nie mam pojęcia, co to było, ale musimy, nie wiem, podjąć jakieś zdecydowane kroki teraz w tym momencie. To jest ten gościu, po raz kolejny. Na pewno to był on. Ten, co podpala mi z biznesy, ten, co próbował zabić Franklina, ten, co próbował teraz zabić nas. To już nie są przepychanki, panowie. Gościu jest poważny w tym, co robi. W tym momencie za dwóch załatwił ochroniarzy. No, trzeba go znaleźć i zabić, kuźwa, tylko jak? Nie wiem jak. Trzeba podjąć jakieś kroki, dopóki go nie namierzymy. Jack, musimy stary obstawić nasze biznesy konkretnymi ludźmi. Ten gościu ma środki, nawet materiały wybuchowe, może nam zniszczyć wszystko, co mamy. Zniszczył nam hangar, zniszczył nam stary motel, mi teraz podpalił. Teraz wysadził budynek. Co jeszcze? Nie wiem, ale widzę, że się chłop nie pi***i w tańcu. No, nie oszczędza nas. On widocznie albo chce dorwać mnie, albo chce dorwać nas wszystkich. Już sam nie wiem, na kogo do końca poluje. To jest. Nie mam pojęcia. Co on ci powiedział przez ten telefon? Powiedział mi, że nie tym razem, że pokaże mi, jak poprawnie kogoś wysadzić, że tym razem to mnie opuszczają przyjaciele i że to ja zostanę wsadzony. No nie wiem, co to są za bzdury właśnie. Wiesz co? No nie wiem właśnie, cholera myślę i nie wiem. Stary, prześpij się z tym najlepiej, pomyśl sobie, kogo kiedykolwiek zostawiłeś. No nikogo nie zostawiłem, jedynie... Teraz tak mówisz. Dziadzi nie zostawiłem. Wiem, że dziadzia wyleciał w powietrze, ale to nie ma nic wspólnego z dziadzią. Chyba to nie ma nic wspólnego z dziadzią. Nie mam pojęcia, stary. Musisz popatrzeć w przeszłość. Ja cię nie znam. Aż tak dobrze, żebyś powiedzieć. A na pewno nie chodzi o tego starego pryka. Tamten ziomek to zginął, myślę. Ale mam przebłysk, widzowie. A jeżeli ta sama osoba wysadziła także dziadzie... Nie wiem, kurde, mam teraz takie... Mam wahane uczucia, widzowie, no bo... Pamiętacie tą sytuację, jak zginął Rambo? No. Od tamtej pory ciągną mi się same... Nie wiem, ludzie wokół mnie cierpią. Popatrzcie się, zginął Rambo. Jak zginął Rambo, dostałem telefon, że ja będę następny. To nie byli ludzie pana O. Pan O niby powiedział mi, pan O się do tego nie podpisuje, ja go obarczam winą. A może to nie pan O stoi za tymi zabójstwami tych moich najbliższych osób, tylko ta jedna konkretna osoba, która już od długiego czasu za mną chodzi, za nami chodzi. Popatrzcie, jak działa. Strzały snajperskie z odległości. Tym samym sposobem trafił prawnika. Załóżmy, że był zamieszany w zabójstwo dziadzi, wysadzając mu samochód. Teraz udowodnił nam to, że ma dostęp do materiałów wybuchowych dużej ilości. Tak samo porwał dwójkę ochroniarzy i wysadził ich w powietrze na naszych oczach, próbując nas wysadzić. Rambo, który był zapalnikiem. Wtedy chyba w tym aucie były dwie albo trzy osoby, z tego co pamiętam. I to byli jacyś profesjonaliści. Rambo by się nie dał pierwszym lepszym ludziom złapać, no chyba, że pan O ma jakieś swoje siły specjalne, to wtedy by to było prawdopodobne. Ale jednak oni bez problemu załatwili wtedy Rambo. Zastanawiam się, czy coś więcej było. Ale nie przypominam sobie, żeby ktoś jeszcze z mojej głupoty czy coś stracił życie w takiej sytuacji. To stracić straciło, ale ile mogło stracić? Nie wiem, panowie, ja bym dał nas jakiś dodatkowy tryb gotowości. Trzeba obstawić nasze biznesy. Muszę zadzwonić do tego szeryfa, czy wszystko okej. Okay. Czy ktokolwiek wie o tej willi, w której teraz jesteśmy? Tylko my? Czy ta osoba wie, gdzie ty mieszkasz? Szczerze wątpię. Może wiedzieć po tym, jak odebrał telefon. Jeżeli jest tak, jak mówisz, Jack, no to nie parkujcie tu samochodu. Bo w nocy nikt tych samochodów nie pilnuje. A to, czy ziomek podłoży wam bombę pod gaz, no to możecie mieć problem. Może nie parkujcie tu samochodu. Może powinniśmy zawalić wejście do tunelu. A gdzie on wychodzi z drugiej strony? No to jest do naszej kryjówki, tak? Do kryjówki tego, co robimy, więc może rozsądnie byłoby zawalić ten tunel. Jakby ten ktoś pierdyknął całe podziemie, to przecież... Cała góra by się zawaliła. A jakby tutaj wszedł, jak zna tą lokalizację? No nie wiem, co myślicie? Jeżeli zna jedną, jakąkolwiek lokalizację, to gdzie jesteśmy teraz, albo to, gdzie kończy się tunel, no to mamy ostro przesrane. Zawalenie tunelu na pewno wywoła trzęsienia ziemi, ale no to... Kurde. To są kilometry, to... Jesteśmy pod ścianą, szczerze. Wysadzenie jednej kondygnacji w tunelu sprawi, że wszystkie pozostałe też pieprzą. Ja z Jackiem obstawimy dodatkową ochronę w biznesach, który urzędujemy, bo to jest nasz priorytet. Natomiast, no, trzeba ruszyć na miasto, panowie. Ty musimy zacząć zbierać informacje. Gadałem też z Franklinem właśnie, bo Franklin... Nie wiem, czy słyszeliście... Pamiętacie o tym wypadku? Słyszeliście Franklina, co tyr w niego wjechał? Ja słyszałem. Tak, no. No to ten numer, który do mnie wydzwaniał wcześniej, który namierzyliśmy, Raxon, z tobą wtedy, jak złapaliśmy tego gościa na bunkrze, pamiętasz, i w domu Trevora, co to było, to ten numer jest
powiązany z tirem, który wjechał Franklina. Jakby na ten numer została dokonana też rezerwacja tego tira. Więc osoba, która prowadziła tira, wtedy próbowała także zabić Franklina. Więc to wszystko jest ze sobą powiązane, dlatego kazałem Franklinowi połączyć pewien fakt, bo jakiś czas temu, chyba to nawet z Leonardo, pomagaliśmy mu z pewnym sklepem, nie pamiętam. A nie, to był Quick J. Z Quick J'em pomagaliśmy Franklinowi, który próbował... W skrócie, Franklin wpadł w niezłe gówno dla jakiejś organizacji przestępczej, przez to chciał zmienić tożsamość i upozorować swoją śmierć. My mu w niej pomogliśmy. Przy okazji w nocy napadliśmy na pewnych przestępców i zniszczyliśmy im biznes. Ale nie wiem, czy dorwaliśmy ich szefa i mam też podejrzenia, że to ich szef może się mścić. Ale to nie pasuje z tymi podpaleniami i z tymi wybuchami. Stary, no mamy problem. Ty masz problem. No mam i jak ja mam problem, wy też macie problem, bo to uderza w nas wszystkich. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle Franklin jest w to zamieszany. Z której strony on mógł zawinić? No, dlatego ci powiedziałem. Franklin jest też chyba w to, jeżeli to są te połączone fakty, jeżeli ja się zgadzam, no to Franklin też coś zainicjował. Ja mam wrażenie, że ta osoba, która nas poluje, to albo jest osoba, albo osoby, które po prostu ciągną nas za nasze błędy przeszłości. Tylko ja dalej nie rozumiem motywu z wysadzeniem. Ja ci mówię. Prześpij się z tym, stary, pomyśl o tym. Bo teraz na pewno tego nie będziesz pamiętał. Najpierw pomyśl ja sobie wieczorem, pomyśl przez noc i rano będzie, myślę, lepiej. No, koniecznie spotkaj się z nim. Daj sobie czas. Jest jeszcze jedna sprawa, Rex. Jaka? Potrzebuję serca. U jego? Nie twojego. Potrzebuję serce prawdziwe, działające, żeby zrobić przeszczep dla mojego prawnika. No to masz do wyboru dwie opcje. Trzy. Albo ogarniamy normalnie, idziemy gdzieś to ogarnąć i to będzie kosztować ponad $1,000,000, albo na czarnym rynku za 700 koła, albo po prostu idziemy znaleźć jakąś osobę i zabieramy ją do naszych chirurgów. Trzecia, najmniej inwazyjna, najlepsza, szkoda pieniędzy. No to wybór należy do ciebie. Nie wiem, panowie. Dobra, idę się przespać. Pomyślę. Daj znak. Niech każdy się może prześpić z tym. Idę się przespać. Chyba rzeczywiście najlepszym motywem jest po prostu pójść spać, kochani, bo dużo stresu mamy. Dzisiejsze nerwy też po prostu były dramatyczne. Wieczorem pojadę się spotkać z Franklinem jeszcze, żeby zobaczyć, czy on coś poczynił, jakieś kroki w tej całej sytuacji. Przynajmniej mam taką nadzieję. I kurde, oby się to wszystko rozwiązało, widzowie. Idę do sypialni. Ja pierdzielę. Mamy do czynienia z jakimś zawodowcem, który może nam poważnie zaszkodzić, kochani. Ale mnie boli głowa. Ała. Co to było? Słyszeliście to, widzowie? Czy mnie znowu coś pomyliło? O cholera. Zaczyna się, widzowie. Ale nie odpuszczę, idę za tropem. Nie boję się tego. Stój! Stój! Gdzie to poszło? Tam jesteś. Cholera, widzowie, to chcesz, żebym gdzieś pojechał. Dobra, wezmę tylko auto. Pytanie teraz, gdzie? Tam jest, dobra, widzę to. Co tym razem próbuje mi to pokazać, widzowie? Dlaczego to się pojawia w takich sytuacjach, kiedy Dwayne jest strasznie zestresowany, nie? Nie wiem, dokąd mnie to teraz będzie prowadzić. Kurde, widzowie, zaczynam czuć się coraz dziwniej. Zobaczcie, robi się mgła. Oho, teraz zaczynam... Teraz nawet nie wiem, czy to jest coś świadomego. Nie widzę nic, widzowie. Zgubiłem trop? Tam jest. Ej! Zobaczcie, znowu mnie to gdzieś prowadzi za miasto. Kurde, ciekawe, co ci ludzie sobie myślą, jak ja pod prąd wyskakuję, widzowie. Ale nie widzę, gdzie to znikło? Tam jest, widzę. Najcięższe jest szukanie tych wskazówek. Nie wiem, bo źle pojechałem. Ej, widzowie, nie wiem, co się dzieje, ale teraz nagle się zrobiło mokro wszędzie. Coś jest nie tak. Tam jest, widzę go. Dokąd mnie prowadzisz? Znowu ten dźwięk. Tutaj? Czemu tutaj? Gdzie ja mam? Tam jest, dobra, widzę. Dokąd my jedziemy, widzowie? Że tu? Co to się stało? Rozumiecie coś z tego? Co tu się, widzowie? Moja głowa. Jestem tutaj. Czyli chyba to jednak nie był sen.
zobaczcie, widzowie. Wstał Dwayne, ej, kurde, nie wiem, co jest na rzeczy, widzowie, ale dlaczego w ogóle ta lokalizacja? O co tutaj chodzi? Przez chwilę myślałem, że to jest sen, ale zobaczcie, jestem tutaj fizycznie, moje auto jest tutaj fizycznie, nie wiem, o co może chodzić, ale strasznie mnie to niepokoi, kochani. Dobra, coś znowu chciało mi coś przekazać, ja nie jestem w stanie tego zinterpretować, ale może wy, widzowie, będziecie w stanie mi powiedzieć, o co do cholery tutaj chodzi. Także zapraszam was do komentarzy, a ja idę dalej badać tą sprawę i jadę do Franklina. Muszę się z nim spotkać i mam nadzieję, że ma do mnie... Stary, co tu odwalasz? Co? Gdzie ty pojechałeś? Co ty tutaj robisz? Jesteś nienormalny? Ale... Pojechałeś, jakbyś był jakiś opętany, stary. Ty coś chciłeś? Przecież krzyczałeś w niebo głosy, drapałeś ściany i uciekłeś z domu. Jesteś nienormalny? Co wy gadacie? Jakiś opętany. Stary, jeździłeś jakbyś, nie wiem, jakbyś ludzi po drodze nie widział. To wy za mną jechaliście? Stary, próbowaliśmy cię dogonić. Potrąciłeś człowieka, rozumiesz? Nie pamiętam tego. Ja pierdzielę. Dobra. Leonardo. No? To wróciło. Znowu? Cholera jasna. Pokazała mi to miejsce. O czymś powinienem wiedzieć? To jest długa historia, Jack, ale z jakichś powodów zaprowadziło mnie to tutaj. Zbadasz tą lokalizację? Zajmiemy się tym. No. Muszę jechać do Franklina. A ten wybuch tam nas z tym? Słyszeliście wybuch? No przecież jest zwęglona ściana. Przecież nie było. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Jadę od proszę. Uważaj na siebie, jedź do Franklina. Strasznie dziwnie. O kurde, widzowie, to chyba było grubiej niż sobie wyobrażałem. Jeżeli to, co chłopaki mówią, jest prawdą, to nieźle się odkleiliśmy. Oby te wizje nie wróciły, bo to nie były przyjemne doświadczenia. Dobra, jadę pogadać z Franklinem, widzowie, bo zaczyna mnie przerastać ta sytuacja. Siema. Ale Franklin? Witam. No właśnie miałem cię szukać. Co tam? Co tak szumi u ciebie? Na motocyklu jadę, a co? A, słuchaj, pamiętasz wczorajszą naszą rozmowę? No pamiętam. Udało mi się zdobyć adres Gagatka o nazwisku Parker. Okazuje się, że nie mieszka już ze swoją żoną Allison. Chodziło o Allison, a nie o Emily. Gdy w błędzie byliśmy oboje, wiesz? Okej, ale zweryfikowałeś to, więc dobrze. Adres przesyłam ci w następnej wiadomości. Long story short, jego żona pracuje w akademiku, to znaczy na uniwersytecie. Nie są już razem, zostawiła go, bo najprawdopodobniej chodziło o te gangsterskie porachunki. Okej. Więc mamy jakiś punkt zaczepny. No, tylko że ja tam nie jechałem do tego adresu, wiesz, wolę nie ryzykować, zostawię już tobie może. Nie, broń Boże, nie ryzykuj. Jakby zostaw ryzykowanie na razie dla mnie, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że i tak jakby ustalę, kto to jest, to będziemy musieli to razem zrobić. No jasne, ja wiesz, jestem i czekam, czy mam rękę na pulsie. Jak będziesz mnie potrzebował, to po prostu dzwonię. Dobra, wyślij mi ten cały adres i ja tam bezwłocznie jadę. Jeszcze dzisiaj chyba mogę tam zajechać, nie? No pewnie, stary, tylko uważaj na siebie. Jasne, to się nie martw. Martw się od siebie i otaczaj się rozsądnymi ludźmi. Tak robię, wariacie. Dobra. To wysyłaj mi lokalizację. Cześć. No, cześć. Dobra. Czas pogadać z tą Allison.